20 lipca, nad Radomiem pada deszcz. Nad lotniskiem w tej chwili jest jasno, jak widzicie. Natomiast tu w części środkowej, w Śródmieściu, no dosyć obfity, jak na Radom, naprawdę obfite opady. Morze dzisiaj Dawna Mleczna, czyli potok północny, południowy, przepraszam, który płynie pod Plantami w jego dolinie, wystąpi z brzegu i będzie okazja na pokazanie. On od czasu do czasu pokazuje, że tu kiedyś płynął i że ta dolinka do niego należała. Być może, że jeśli przeżyje nas ludzi, to po prostu jak nas tu nie będzie, to po jakimś czasie, 100, 200, 1000, 10 tysięcy lat później, o ile jeszcze będzie woda na ziemi, no to ta dolinka i ten strumień upomnie się o swoje i będzie płynął dalej. Pamiętajcie, że w dolinie tego strumienia może 18 tysięcy lat, może dłużej, może 200 tysięcy lat temu spacerowały mamuty. Już pewnie nie powrócą, ale myślę, że kiedy ten potok się otworzy bez udziału ludzi, być może bez już obecności ludzi na ziemi, no to będą jakieś inne stwory tutaj wędrowały. Historia lubi się powtarzać po prostu.